Idziemy, widzowie, na bungee. Widzowie, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku z challenge'ami, ponieważ seria wam się bardzo spodobała, a za oknem to prawda, mi się straszna. Spodobała. Zebraliśmy dzisiaj całą ekipę chłopaków, Manji. I dzisiaj co, Dawidku? Dzisiaj będziemy wykonywać challenge, które zostały zaczerpnięte z aplikacji TikTok. Będziecie mieli oczywiście przed każdym challenge'em prezentację, jak to wyglądało w oryginale. A my z racji tego, że mamy dużą ekipę i no można tutaj troszeczkę challenge wykonać, zebraliśmy się u Jakuba w domu. Są goście, X-Kaleson, witam serdecznie. Jeden tam. Oczywiście zaplecze, głowa bungee, tu. Wyglądał jakby dopiero wstał. Tu, bungee. I morg. Łapka w górę, subskrypcja kanału. No i co? Zaraz przechodzimy do pierwszych challenge'y. Widzowie, challenge numer jeden, a jest nim. Helmet challenge. I wszystko polega na tym, że jeden z nas ma założony kask, za nim stoi cała ekipa. I musi zgadnąć, od kogo dostał czajnik. Osoba, która siedzi, zgadnie, no to zamieniam się z nim. Współczuję Wronkowi, nie? Współczuję mu. Zabawę. Wronek gotowy? Wronek jest oczywiście pierwszy, bo losowaliśmy. Nie! Nie ma! Nie mocno! I potem ludzie piszą tak: wy nie możecie tak tego Wronka traktować, wy go nie możecie tak traktować. Trzymaj się, Wronek. To k***a co? Co ty zrobisz, k***a? Co? Nie za jaja! Co ty k***a zrobisz? My się musimy oczywiście dogadywać, tak żeby nie było zamieszania. Więc co, zaczynamy. Helmet challenge, challenge numer jeden. Oto morg zaczyna. Morg, jak bo powiedziałeś, że morg zaczyna, jak morg. Lepiej zmień. To tu są. Ślepy. Ej, dobra, tej świeci musi mieć oczy zakryte! Widać, patrz! Nie, nie widać jest światło, przysięgam, nie widać. Patrz, do kogo pokazać? Leciutki takie uderzenia, leciutkie. Kuba, ty idej. Oj. Ale oczy zamknięte. No nie, to trzeba patrzeć w dół po prostu. O kurwa. Ty śmieć. Tu się. Dobra, patrz. To jeden gest, nie? I oni go będą tak na k***ę cały czas. Nieważne. I w dół. To się nie da zgadzać. Jeszcze raz. Mor. Nie. Wronek, nie? Dobra, to jest swoje. Dalej, bo nawet nie wiem skąd. Kaleson. Nice. Już? No. Oj, dobra, właśnie się k***ło. Tak, że mi mózg podkoszył w burdu. Boję się. Ej, ale w ogóle jaki Kaleson jest k***ło ogromny. Ja nigdy nie myślałam, że Kaleson jest taki wielki. No bandurek. On jest większy niż bandurek, kurwa. No tak, przesadziłeś z siłą. Ej, powiem wam, że jest kask, ale boli głowa. Nie, aż tak nie jest. Ale on od razu poczułem siłę, nie? Patrz, niech on sobie poprawi ten kask, bo... Ej, popraw. Ale on się boi, ty. To jest straszne. Taki był stąd? No. Trajektorię musisz. Lewa ręka. Ale prawo mu oj! Gruby, a nie ogromny? No właśnie, nie, Kaleson nie wygląda na grubego. W sensie, patrz, no teraz jak tak przy chłopakach stoi, to normalnie wygląda. No, siedzi z tymi. No to tak. Nie wiesz, czego się spodziewać. A możemy już skończyć ten czas? Po prostu nie. Jest duży. Może jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden, bungee! Albo bandura, albo... Nie, bandura! Nie. Nie? Nie. Ale się zeszczął! Ale stamina jest bezcelna! Z tej strony dostałem. Trzy, nie, dwa, trzy, nie, no starczy, jeden, no, nie. Nie.
Ty. No to będziemy do rana grać. To był bot. Nie! Nie! Muszę zastanowić. Nie! Ale ty się tak... Ależ mu przesunął ten kask w ogóle. Bandulet się sprzedajesz, Gino. Co? Macie mózgi połączone jak z góry. Wszyscy biją z boku. Odsuń się, no za inny żart. Jak się zrygnął. Kuba, bo schował rękę. Bandura po zmienił miejsce i przeszedł. Wronek. Z prawej ręki ktoś uderzył. Co? Do dużego poker face'a robisz. No dalej. Ty. Nie. No jak? No i ja myślę, że on naprawdę powie, że Wronek, bo tak delikatnie go walnął. No nie wierzę, że to nie zachował bandura. Ale mu za k***urwił. Moce, mocne to było. To debil, przecież się śmieje. Zgadł! Zgadujesz nie? Kostak, zgadujesz czy nie? Ej, dobra. A on jest pierwszy raz! Ja pierwszy raz mam żebro uszkodzone. Kostak, górę. Gino, duża łapa, Gino, da. Nie. Ej, s***a, w uchu mi dzwoni. Dobrze. Wegani. Nie. Dobra. To jest takie. Wronek. Nie. Dobra, kurwa. Trzeba moje dychy wypluwać. Nie ma nigdy jakiegoś nabrałek jeszcze. Ja mam chyba, ale kurwa. No kto? No powiedziałem tu. Nawet nie razy, kurwa. To się nie da się odgadnąć, kto to no, ja nie da. No nie da się. Nie da się, no nie da się. Tuszo. Nie. Nie. Odeszli dzisiaj? Kaleso. Nie. Dziad, dole. Dzień dobry. Nie. Ej, dobra. Ale spójrz, raz jak nie ma nic. Ja to dawałem cios na ciosem i mogę zgadać mnie tak. Ale. Zgadnij, zgadnij zaraz. Kuba. Nie! Nie jestem w stanie powiedzieć. Zgadniesz, zgadniesz. Musisz zgadywać cały czas. Pamiętaj, że to... Strzelaj! Nie, strzelaj! Nie. Nie. No, dajesz. No! Ale mu zakurwił. Ale dzwoni! Ale to jest straszne w ogóle! To jest straszne! Wronek. Jezu, a ja mu tak współczuję, bo to jest najgorsze to, że on cały czas jakby zmienia tych kolesi i oni za każdym razem ktoś inny mu strzela. Jezu, straszne. Ale jeszcze raz i... Kurwa, w końcu! Dawaj, mor, teraz cię odgrywasz. Wronek jest kurwa. Wiedziałem, bo on wypalił za wcześnie. Nie, to jest taki debil. Ty, nie? On wyglądał tak, jak pilot ze Star Warsów. Nie, nie. No jest poprawka. Ile? To jest poprawka z matmy. Dobrze. Nie. Ej, to jest najlepsze, że Wronek jest taki malutki i on jest takim małym słodziakiem i dostaje tak na p***dę. Nie. O ty, nie. Jakie k***a raz możesz odwiedzić? Ale to nie dwa razy dostaje. No wiesz, że nie ja, wiesz, że nie ja. K***a, siadaj. Nie. Nie, siadaj. Ale czemu chyba się kopnął w głowę? Nie.
Nie. Masz coś nie tak? Ty nie mam! O k***a, ciężka ręka. Nie. 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 Pierdolka, pierdolka. Jedyną szansa, nie ty i ty. Dobra. No taka delikatna lepka. Ej, a ten kask jest k***a jakiś do czego? Bo on z jednej strony ma wygłuszenie, a z drugiej nie. Do skutera. Wal. Ale to dzwoni do... Dzino. Nie. Kurde. O, ty k***o. Hondura. Nie. Tak. O k***a. Śmiesu. K***a! Koniec! Nie, 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 ostatnia kończysz! To jest ostatnia runda, czy? Tak! A, no fajnie! No dobrze wiedzieć, za k***a. Był to mocny cios. I był to cios z góry. Kubusia zapiekła rękę. Nie, nie. O k***a! Ej, ale to mord! Nie! K***a! I ja p***olę! Jak by się miał za mną przelizać na minę. Bandura chciał oszukać. Tak, bandura. Nie dałem się pobawić. To jest koniec pierwszego challenge'u. Lecimy do następnego. Widzowie, bardzo szybko i bardzo łatwo przechodzimy do drugiego challenge'u, którym będzie ciuciu babka na ślepo. Jezu, ja nie mogę tego oglądać, nie? Ale nie będzie to zwykła ciuciu babka, bo będziemy mieli na stopach kurczaki, piszczałki. A ciuciu babka będzie miała w ręce bardzo mocną gumę, która była już testowana i wiemy, że boli nawet delikatnie. Jesteśmy oczywiście zabezpieczeni w koszulki. To Bronek ja z racji tego, że zaczynał tam ten challenge, wybiera, czy chce być ciuciu babką. Ja chcę być, bo muszę sobie troszeczkę tutaj. Dobrze. Dobra. Widzowie, ustaliliśmy jeszcze finalne zasady. Dzielimy się na dwie drużyny. Tu Bungee. Na resztę chłopaków. Bronek jest ciuciu babką, jesteśmy podzieleni na dwa zespoły. A punktacja? Nie ma punktacji. Dobra! Runda trwa 2 minuty, co 10 sekund jest wymuszenie ruchu. Czyli, że musisz się przemówić. No weź ci, sorry, pierwszy challenge. No to co, no 2 minuty, runda. Co 10 sekund trzeba się ruszyć. Tak. Ciuciu, babko, na czym stoisz? Nie. A bezce się mówi. Dobra. A co w tej bezce? Dobra. Tak. O, to wymuszenie ruchu! Wypi***aj sobie! Ej, zbiru! Panowie, połowa za nami! O, ła! Ej, szybciej mi wybaczami przeleciało! Ja jestem k***o! Ja jestem k***o. Nie czuję. Zajebał. K***o. Poszli. Naga, co jeszcze jedzie? O, dobra. Naga, co jeszcze jedzie? Uwaga, sędzio, to kotki teraz wygrywa. K***a. Jakbym taką gumą dostała w dupę, nie? Masakra. 3, 4, zaczynam od ruchu. Ro! Nie chodzicie, bo kaleso. Hahahaha 60 seconds.
Dawaj sobie. Ale mu w plecy za k***a. Dawaj sobie. Ale Jezu. Musimy zrobić na dworze, chociaż warunki atmosferyczne są ciężkie, ale ubieramy się i idziemy. I zobaczcie, co się będzie działo. I ostatni challenge na dziś, widzowie. Musieliśmy zmienić lokalizację, warunki pogodowe są jakie są, ale jesteśmy w lesie. I będzie to, ja to nazwę autorsko, na kogo padnie na tego Benz. Dobre, nie? Polega na tym, że mamy butelkę, którą kręcimy. Na kogo wypadnie, ten bierze jajko, a cała reszta nie do przodu, a on musi kogoś upolować jajeczkiem, tak? I jak widać na załączonym obrazku, są małe przeszkody, są kałuże, komuś się może noga potknie. Zobaczymy, jak będzie. Chyba przechodzimy. Ile sobie dajemy wszystkie jajka, chcemy wyczerpać? No to są ogólnie jajka, które są już zepsute, tak? Bo my nie marnujemy jedzenia, ja je mam z dobrego źródła, więc no możemy zmarnować wszystkie. To jedziemy, rozciągamy bludę. To zaczyna! Jak zwykle pod YouTube'anie. Kręć. No, muszą disclaimer dać, kurwa. Ja się w ogóle nie zorientowałem. Ja się nie zorientowałem. Ja się nie zorientowałem, że to na mnie padło. Teraz idziemy. Teraz o! Ale dostał. O! Ej, to jest najgorsze, bo ja patrzę i ja nie wiem, czy to ja, czy on. A najgorsze, wiesz co jest? Pa, pokaż plec. I ja bym wam wycedził tutaj, tylko nie mogłem wyciągnąć palcami. Kurwa, taki łatwy cel. Gini. Dostał? Ty, odbiło się od niego. Poczułem, że mi się nie rozbiło na flera. Ja chciałem badurę i ty dostałeś. Ja tylko widziałem badurę i tak. Zanim to się skończy, to ja sił nie będzie. Bo one takie trwałe to są. No to im bardziej zleczenie, tym lepiej. Kurwa! Znowu się nie rozbiło. Dostałeś? Dostałem, ale mi pękło. Boli, nie? Boli te jaja, bo zepnęte i twarde są. Jakby z paintballa dostał. Z paintballa dostał, chłopie. No to jest straszne, nie? Ja tak zakręcę na siebie. No kurwa! Dajcie mi! Teruce rzucił, chyba. Ale ja od ziemi, ty! Ale by... Ale by w mordę dostał, nie? Wronek. Ja! No co? O, przepraszam, no to... Ale to serio, aż zabolało, nie? Zabolało? Ale z takiego bliska to jest przesada, nie? Jak dostał łeb. Moja... To jest... Ej, dobra, ty z kurwymi jajkami, widzowie, możecie wierzyć lub nie, a zaraz wam pokażę... Pa to! Gotowi? Ja. Bandura to jest taki cheater w ogóle, nie? Jemu się nie chce biegać, bo jest leniwy i tylko robi uniki, żeby nie pobiegać za dużo. Na trzech łatwo leciała to cała wydzielina. Jedna z ostatnich rund, bo pada deszcz. Dalej. Sprzętu. Na mnie. Jeszcze raz, dawaj ostatnie. Szybko, ostatnie. Dalej. Ej, ja, kurwa! Jebane! Ale dostał!
Dobra. No nic! Widzowie, pogoda nam nie pozwala dalej kontynuować. My skończymy! Dziękujemy wam za wszystko. Pozdrawiamy was. Łapka, subskrypcja, 3, 2, 1. Fajny filmik. Zajebiste jest to, że oni nagrywają to w takiej dużej ekipie. Nie, no fajne, fajne.